Mamy tutaj całą pizzę. Podzielę ją na dwa równe kawałki. Robię to odręcznie, ale zakładamy, że to są dwa równe kawałki. Powiedzmy, że teraz zjem jeden kawałek. Dajmy na to ten, tą lewą część pizzy. Zjem ten kawałek. Jaki ułamek całej pizzy zjadłam? Podzieliłam pizzę na dwa kawałki. A wzięłam i zjadłam jeden z nich. W związku z tym zjadłam jedną drugą pizzę. Wyobraźmy sobie, że teraz podzielimy tę samą pizzę na cztery równe części. Wkleję nową pizzę. Mamy nową pizzę i teraz chcę ją podzielić na cztery części. Czyli dzielę tak jak poprzednio na dwa i tym razem jeszcze raz na dwa. Czyli mamy cztery równe części. Chcę zjeść taką samą ilość pizzy jak poprzednio. Ile tym razem kawałków muszę zjeść? Zatrzymaj ten film i odpowiedz na to pytanie, a następnie wróć po rozwiązanie. Zobacz, musiałabym zjeść tą część. Tą całą część, tak samo jak poprzednio. A tutaj ile mam kawałków? Tutaj są dwa kawałki. Czyli tym razem zjem dwa kawałki z pizzy, która jest podzielona na cztery takie same części. Zobacz, że mimo, że używam innych cyfr, to tutaj mamy takie same ułamki. Tutaj w liczniku mamy 1, tutaj 2. Tu mamy w mianowniku 2, a tu 4. Ale mimo wszystko to są takie same ułamki. Te ułamki mówią o takiej samej ilości pizzy. Mówimy, że są sobie równe. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Wkleję nową pizzę. Podzielmy tą pizzę na 8 kawałków. Dzielę tak jak poprzednio na 4 części i jeszcze na skos mamy 8 równych kawałków. Czyli podzieliłam pizzę na 8 równych części i znów chcę zjeść tyle samo pizzy, co w poprzedniej. Ile tym razem muszę zjeść kawałków, jak myślisz? Muszę zjeść tą część. Ile to jest kawałków? To są 4 kawałki. Ten ułamek również będzie równy poprzednim ułamkom. Napiszę znak równa się. Widzisz już pewnie zależność między tymi ułamkami. Zobacz, w drugiej pizzy mam dwa razy więcej składników, czyli tą liczbę na dole mnożyłam przez 2. Zamiast dwóch części mam 4 części, czyli 2 razy 2 dało mi 4. Jeżeli mianownik mnożę przez 2, to licznik również muszę pomnożyć przez 2. I faktycznie tak to się stało w tym przypadku. Razy 2. Zapamiętaj, jeśli mnożysz licznik i mianownik przez tę samą liczbę, to nie zmieniasz wartości ułamka. Nadal mówisz o takiej samej części danej całości. Na osi liczbowej byłaby to ta sama liczba. I tutaj również 4 można pomnożyć przez 2, da nam to 8. A tutaj 2 mnożymy przez 2 i daje nam 4. Tak naprawdę to, co tutaj zrobiłam, nazywa się rozszerzeniem ułamka, ale o tym w innym filmie.